Zanim obejrzysz ten materiał, proszę Cię, drogi widzu, o zasubskrybowanie kanału Kryminopedia oraz pozostawienie komentarza i polubienie tego filmu. Marian Klepacki był jednym z najważniejszych gangsterów poprzedniego stulecia. Tworzył wraz z Ludwikiem Adamskim trzon grupy wołomińskiej. Dzięki charyzmie i autorytetowi wśród warszawskich przestępców wspiął się na sam szczyt gangsterskiego podziemia. Nie wiedział jednak, że jego wychowanek wypowie mu wojnę. Marian Klepacki urodził się w 1947 roku w Wołominie. Od młodych lat cechował się dużą siłą fizyczną, często też ją wykorzystywał, pokazując swoją dominację nad rówieśnikami. Ukończył zespół szkół w Wołominie o profilu tokarz i w młodych latach podejmował legalną pracę w wyuczonym zawodzie. Szybko jego zapędy zostały skierowane ku nielegalnym interesom. Swoją przestępczą karierę rozpoczynał od włamań do domów i garaży. Umiejętności wyuczone w szkole pozwoliły mu na odpowiednie wyrabianie wytrychów, czyli urządzeń służących do otwierania lub odblokowywania zamków. Kradzieże odbywały się w tzw. białych rękawiczkach, co w półświatku oznaczało, że miało być cicho, bez pozostawiania śladów. Później doszły włamania do sklepów typu Pewex, hurtowni czy nawet przedsiębiorstw. W aktach Klepaka z lat 70. i 80. ubiegłego wieku widnieją zapiski o kradzieży takich sprzętów jak wkrętarki, podnośniki samochodowe, wagi elektroniczne czy nawet części samochodowe. Jako zawodowy włamywacz Klepacki zapoznał się z elitą złodziei z Pragi. To w latach 70. i 80. najwyżej w polskiej przestępczej hierarchii stali złodzieje. Posługiwał się wówczas dwoma pseudonimami – Maniek od imienia Marian oraz Klepak od nazwiska Klepacki. W tym samym czasie zapoznał się z Ludwikiem Adamskim, znanym jako Lutek. Adamski był praskim paserem i skupował kradzione dobra, sprzedając je później dalej handlarzom z Bazaru Różyckiego czy słynnego Wolumenu, a jednym z jego klientów był Henryk Niewiadomski. Panowie zaprzyjaźnili się, a ich relacja była nie tylko biznesowa, ale również mocno koleżeńska. W drugą połowę lat 80. ubiegłego wieku Klepak wchodził już jako silny człowiek z dużymi aspiracjami. Krążyły o nim legendy, które mówiły, jak to podczas odsiadek miał rozgramiać uzbrojoną służbę więzienną. Wówczas formował się półświatek przestępczy w Polsce, a mający posłuch w większości więzień w Polsce Klepak mógł cieszyć się estymą i poważaniem. Otaczał się przestępcami z Wołomina i z Pragi, którymi poniekąd dowodził z racji wieku i szacunku, jakim go darzono. Mówiono już wtedy, że dowodził w grupie, którą na początku lat 90. określono mianem gangu wołomińskiego. Do jego struktur należały takie osoby jak choćby Misiek, Jogi, Łysy czy Kurczak. Na przełomie 1989 i 1990 roku Lutek rozpoczął biznes związany z przemytem spirytusu do Polski. Jako swojego wspólnika w interesach wybrał Klepaka, zapewne z powodek bezpieczeństwa, jak i koleżeństwa obu panów. Na miejscu ze spirytusu tworzono alkohol wysokoprocentowy i sprzedawano go jako oryginalny w sklepach lub do hurtowni alkoholowych. Do tego interesu dołączyli bracia Niewiadomscy, czyli Henryk i Wiesław, z gangu ząbkowsko-praskiego, a także osoby związane z późniejszą grupą pruszkowską, m.in. bracia D. Mam ci badać całe pole
kobietę? A po co to? To unikalne zdjęcia ze święta Hubertusa, zorganizowanego przez jednego z szefów Wołomina, Klepaka. Gangster zaprosił na nie m.in. szefa mafii wyszkowskiej Uchala. Na tym święcie bawią się bandyci obydwu grup wraz z rodzinami. To, w jakiej panowie są doskonałej komitywie, pokazuje, że mafia wyszkowska, choć mniej znana, była równie wpływowa co mafia pruszkowska czy wołomińska. Grupy często ze sobą współpracowały w porwaniach i handlu narkotykami. Do 1993 roku cały warszawski półświatek działał zgodnie, lecz po wpadce w fabryce należącej do Henryka Niewiadomskiego, gdzie policja zarekwirowała alkohol należący do dziada, Słowika i Oczki, nastąpił rozłam i eskalacja wojny. Pomimo, iż gangsterzy z grupy wołomińskiej działali wspólnie, ich interesy można przyrównać do działań Kamory, gdzie kilka klanów jednoczy się w pewnych interesach, lecz w razie wojny niekoniecznie pomagają swoim sojusznikom. Tak też było w tej sprawie. Wojna na linii bracia Niewiadomscy a Pruszków eskalowała. Natomiast nie dotyczyła ona gangu wołomińskiego, którego liderami byli Klepak i Lutek. Te wydarzenia spowodowały ochłodzenie relacji w grupie wołomińskiej, tym bardziej, że Klepak i Lutek byli skłonni robić wspólne interesy z gangsterami z drugiej strony Warszawy. Klepak i Lutek blisko współpracowali z gangiem markowsko-piastowskim kierowanym przez Andrzeja Czy, pseudonim Kikir, gangiem wyszkowskim liderowanym przez Sławomira O, pseudonim Uchal, a także gangiem żoliborskim dowodzonym przez Stefana K, pseudonim Ksiądz. Wokół Klepaka i jego poczynań znanym faktem jest jego próba zdominowania Starego Miasta w Warszawie. Był to rok 1994, wówczas modne dla gangsterów stawało się wymuszenie pieniędzy od legalnie działających przedsiębiorstw, nazywane popularnie jako haracz. Pod sztandarem legalnie działającej firmy ochroniarskiej o nazwie Eskorta, Klepak próbował wymusić haracz od restauratorów i biznesmenów z warszawskiej starówki. Gdy rozmowy czy czyny polegające na dewastacji wyposażenia nie pomagały, nastąpiła seria podpaleń. Wtedy, w lipcu 1994 roku, biznesmeni zjednoczyli się i zamknęli swoje lokale, a także zgłosili sprawę do mediów. Medialna afera skłoniła władze rządowe do działania, co w konsekwencji spowodowało utratę prawa do świadczenia usługi ochroniarskiej w firmie Eskorta, a gangsterom postawiono zarzuty. Klepak nie przyznawał się do winy, tak samo jak Jogi, który zakładał Eskortę. Klepak był pierwszym gangsterem, który rozpoczął serię porwań dla okupu. W 1995 roku pierwszym kiedykolwiek odnotowanym człowiekiem porwanym dla okupu był 17-letni wówczas Dariusz, syn Czesława Kamińskiego, znanego pod pseudonimem Ceber. Nie wiem, ile pieniędzy zbiorę. Ja mogę tu pożyczyć, zapożyczyć się do sumy, ja już chodziłem, sprawdzałem, do sumy 50 tysięcy dolarów. Słuchaj. Tak. Bo tam powiedzieliśmy ci dwie paczki. Słuchaj. Dwie paczki to jest cena nierealna. A półtory? Co? A półtory? Posłuchaj, nie wiem, półtory paczki. Więcej ani złotówki. Jutro do 12 godziny. Nie będę kurwa przytrzymywał go. Posłuchaj. Ja się męczy, ja się męczy. Posłuchaj, nie. Jak załatwisz, to dasz temu, jako tam. Ten. Marik, Maćkowi temu. Posłuchaj, jeżeli ja wrócę przykładowo na czwarte, ja nie jadę kurwa w koło Warszawy, tylko jadę kubek kilometrów po rodzinie zbierać pieniądze. Żadnych psów, kurwa, do nas. I żadnych tam kurwa psów. Do 14 masz czas, bo nie będę po 100 razy dzwonił. Chciałbym tak samo. Ceber był wspólnikiem Henryka Niewiadomskiego. Razem prowadzili kantor w Ząbkach. Dariusz został uprowadzony przez trzy osoby, gdy wracał do domu na ulicy Sowińskiego w Markach. Ceber nie wiedział, że dokonał tego sam Klepak, którego uważał za przyjaciela. Kwotę okupu określono na 300 tysięcy dolarów,
finalnie porwany został uwolniony za 100 tysięcy dolarów. Niespełna 3 miesiące później intryga wyszła na jaw, a Ceber odgrażał się Klepakowi. W konsekwencji próbowano zabić go i jego żonę, która została porwana, lecz uciekła oprawcom. Finalnie w domu Cebera podłożono ładunek, który eksplodował i zabił go oraz ochroniarza Jerzego Maliszewskiego, pseudonim Kaskader, znanego przestępcę z czasów PRL. W połowie 1995 roku Klepak został zatrzymany w Świnoujściu do sprawy wymuszeń. Nienaganny ubiór, pełen elokwencji w sądzie, nie wskazywał tam, że jest tym słynnym Klepakiem z Wołomina. Mury aresztu opuścił w listopadzie 1997 roku, a osobą, która go odbierała, był Krzysztof Mrozowski, pseudonim Fragles, wtedy już były antyterrorysta. W tym samym roku Klepak i Lutek, prowadzący wspólnie kantor w okolicach przejścia podziemnego przy hotelu Marriott, zastali nieproszonego gościa. Był nim Andrzej Grzymski, znany jako Junior. Junior był człowiekiem Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina, gangstera prowadzącego interesy poza terenami Polski. Według informacji, Junior jako mediator miał zaproponować Klepakowi oraz Ludkowi dołączenie do grupy Baraniny. Baranina miał nalegać na to, zasłaniając się współpracą z austriackimi i francuskimi służbami. Odmowa współpracy skutkowała zabójstwem wspólnika Klepaka, Janusza Krupę, pseudonim Malarz, którego zastrzelono 11 grudnia przed jego domem w Wesołej. Chodziły plotki, że Junior miał polecenie od Baraniny, aby porwać lub zamordować wszystkich gangsterów z Warszawy, którzy nie chcieli z nim współpracować. Informacja ta trafiła do warszawskiego półświadka, a bosowie wydali wyrok na Juniora. Zrealizowano to w styczniu 1998 roku, tuż przy podziemnym wejściu hotelu Marriott. Rok 1998 był mocno napięty w Din Toiry na terenie Warszawy. W szeregach mafii wołomińskiej doszło do bratobójczej wojny o władzę. Do głosu chcieli dochodzić młodociani gangsterzy, nazywani Młodym Wołominem. Osobą, która posiadała aspiracje do bycia liderem, był Karol S., pseudonim Karol. Był to młody gangster, który rzemiosła przestępczego uczył się od samego Klepaka. Kontrolował Anin, Rembertów oraz Wesołą, a jego specjalizacją były wymuszenia rozbójnicze i napady na ciężarówki. W połowie 1998 roku Karol podczas spotkania z Klepakiem i Ludkiem chciał negocjować warunki podziału zarobków. Mówiło się, że starzy wołomińscy gangsterzy chcieli 50%, a Karol chciał równego podziału dla każdego. Wywiązała się bójka pomiędzy Klepakiem a Karolem, z której zwycięsko wyszedł Klepak, jednocześnie wyganiając z grupy młodego gangstera. Ten miał uzyskać poparcie Jeremiasza Barańskiego, pseudonim Baranina, i rozpocząć otwartą wojnę z liderami grupy wołomińskiej. Pierwszym efektem wojny było podłożenie bomby pod samochodem Klepaka 14 grudnia 1998 roku pod hipermarketem Jean na ulicy Jubilerskiej, w której cudem nikt nie został ranny. Karol rozpoczął również polowanie na ludzi Klepaka. Dowiedział się o rozkmince w Aninie, która miała miejsce 6 stycznia 1990 roku, w której uczestniczył Piotr W., pseudonim Kajtek, bliski współpracownik Klepaka, jeden z najlepszych złodziei samochodowych w Polsce, oraz Krzysztof K., pseudonim Baniak, i Piotr D., gangsterzy z grupy Markowskiej. Do osób podjechał samochód marki Dodge, a z jego okien wysunęły się postacie z pistoletami automatycznymi, które rozpoczęły ostrzał. Na miejscu zginął Baniak, Kajtek został lekko ranny, natomiast Piotr D., pomimo otrzymania 17 postrzałów, przeżył. Późniejszym elementem wojny była strzelanina na ulicach Warszawy,
w połowie lutego 1999 roku, gdzie śmiertelnie postrzelono młodą kobietę. 20 marca 1999 roku Piotr W., pseudonim Kajtek, wraz z żoną spożywał kolację w restauracji TJY Fridays na ulicy Jana Pawła II. Wywołany telefonem Kajtek opuścił lokal, a w ciągu chwili kilku mężczyzn podeszło do niego i oddało serię strzałów, raniąc przy okazji przypadkową osobę. Kajtek zmarł na miejscu. Finałem wojny pomiędzy Karolem a Klepakiem była strzelanina w restauracji Gamma. 31 marca 1999 roku Klepak wraz z Ludkiem, Olgierdem W., pseudonim Łysy, Mariuszem E., pseudonim Piguła oraz Piotrem Eś., pseudonim Kurczak, spożywali obiad. Omawiano plany pozbycia się Karola S., pseudonim Karol oraz jego ludzi. Według informacji, chwilę przed egzekucją na miejscu miał pojawić się mężczyzna, który zlustrował salę i wyszedł. Chwilę potem, około godziny 14, do lokalu wtargnęło trzech mężczyzn, rozpoczynając serię strzałów z pistoletów automatycznych. Śmierć ponieśli wszyscy gangsterzy, a sprawcy uciekli z miejsca polonezem, którego później odnaleziono w otwockim lesie. W ten sposób stara gwardia wołomińska straciła życie, a w szeregach grupy wołomińskiej rozpoczęła się potężna wojna o dominację i honor. Pomiędzy Jackiem Klepackim, pseudonim Młody Klepak, synem Mariana, oraz Karolem S., pseudonim Karol i jego ludźmi.